Przystępowaliśmy do dzisiejszego spotkania z takiej pozycji, gdzie mało kto wierzył w GKS Bełchatów po ostatnich spotkaniach. Ta sytuacja kadrowa, zakartki, kontuzje gdzieś mnie nie napawała optymizmem, ale my w tym tygodniu poprzedzającym to spotkanie przede wszystkim skupiliśmy się na pracy, na takim czynniku pracy. Zawsze tak robimy, nigdy nie narzekamy, tylko staramy się poprzez tą pracę z dnia na dzień budować taki optymizm. I myślę, że ten optymizm na pewno było widać dzisiaj w drużynie mojej na boisku. Na pewno sporo serca, sporo zdrowia zostawiliśmy i myślę, że z perspektywy meczu nie byliśmy jakimś tłem dla Śląska. Uważam, że spotkanie było bardzo wyrównane. Przede wszystkim pierwsza połowa, gdzie sporo jakości mieliśmy w grze ofensywnej. Stworzyliśmy bardzo, bodajże w okolicach 30 minuty, trzy dobre sytuacje. I kto wie, gdybyśmy potrafili wykorzystać szczególnie tą sytuację Szymańskiego, który trafił poprzeczkę. Myślę, że to jest bardzo młody chłopak. Być może brakuje jeszcze właśnie doświadczenia w takiej sytuacji. Ale na pewno tutaj takie mecze dla takich młodych ludzi procentują. Także brakło nam przede wszystkim tej kropki na dni w pierwszej połowie i myślę, że to był taki też zwrotny moment dla nas, bo jeżeli patrzymy na to, że przyjeżdżamy do Wrocławia, też nie możemy liczyć też na zbyt dużą ilość sytuacji. Po przerwie ja nie zgodzę się, powiedzmy, gdzieś tutaj z takimi opiniami, że Śląsk był drużyną lepszą. Uważam, że spotkanie było wyrównane. O wyniku zadecydowała, powiedzmy, ta jakość tych zawodników Śląska w przodzie. Bracia Pajkszao czy Sebastian Mila to są zawodnicy, którzy mogą gdzieś tam być niewidoczni, ale właśnie jedna akcja być może może decydować i tak też było w tym spotkaniu. My, mimo że przegrywaliśmy, na pewno drużyna się nie poddawała. Szukała, dążyła do tego, żeby tę sytuację zmienić. No i myślę, że należy powiedzieć tutaj o sytuacji przy wyniku 1-0. No, z mojej perspektywy i tego, co tam gdzieś oceniają teraz, analizują tą sytuację, no to troszkę ten rzut karny będzie oceniany w ten sposób, że w niedzielę w studiu Kanal Plus usiądą, panowie pośmieją się z tej sytuacji. Jeden powie, że był, drugi nie był, będzie wesoło, a niestety, no takie, ja mam takie wrażenie, że troszkę sędzia nas w tej sytuacji skrzywdził. Mam wrażenie, że rzeczywiście ta decyzja była troszkę taka na wyrost i to na pewno zwiększyło szanse Śląska. Dalsza perspektywa meczu pokazała, że przy zmianach na pewno drużyna nie zwątpiła, do końca grała o odwrócenie losów i ta bramka na 2-1 jest tego efektem. Muszę też pochwalić z jakiejś tam perspektywy, myślę, że przede wszystkim całą drużynę, tak, za to zaangażowanie, za to serce, które zostawili na boisku i to młodzież. Damiana Szymańskiego, który uważam zagrał dobre spotkanie, Marcin Klis, też 20-letni zawodnik, dzisiaj grał na bardzo odpowiedzialnej pozycji środkowego obrońcy, czy Paweł Zięba, który wszedł w końcówce i asystą zrobił bramkę Ślusarskiemu. Także plus dla tych młodych ludzi, że w takiej trudnej sytuacji sobie radzą. Jeżeli miałbym tak na gorąco podsumować cały sezon, to na pewno nie możemy być zadowoleni z końcówki rundy, bo zbyt mało punktowaliśmy, mieliśmy tam swoje kłopoty, troszkę takiego kryzysu w grze, ale też myślę, że dwa ostatnie spotkania z Łęczną i ze Śląskiem pokazały, że drużyna gdzieś się podniosła, gdzieś ta gra się zazębiała, ale to, co finalnie gdzieś w perspektywie całej rundy rzutowało, to myślę, że brak takiej, no ogólnie bardziej jakości właśnie w takich akcjach finalnych nam tutaj zabrakło i jeżeli chcemy w nowej rundzie więcej znaczyć, więcej w ofensywie być widocznym zespołem, to musimy tutaj w klubie też popracować nad wzmocnieniami, jeżeli chodzi o tą formację i to jest, myślę, bardzo kluczowe w perspektywie okienka tego zimowego. Jeżeli chciałbym podsumować taką sytuację punktową, gdzieś tam przed sezonem zakładaliśmy niespodziankę, nie mówiliśmy o jakimś tam konkretnym miejscu, mówiliśmy o tym, że żeby zrobić niespodziankę jak Robinia Milek, musielibyśmy zdobyć dużą ilość punktów. Tych punktów było już w pewnym momencie 26, skończyło się na 27, ja gdzieś po cichu liczyłem na 30 punktów, brakuje tych trzech oczek. Jest taki niedosyt w końcówce sezonu i my to czujemy, ale na pewno tutaj nikt w tej chwili
idąc na święta, na pewno nie będzie gdzieś tutaj zwieszał głów, na pewno wszystko to musimy przeanalizować, szukać jakości tutaj w transferach i przede wszystkim znów się rzucić wir pracy i zimą przygotować dobrze zespół do rundy wiosennej i szukać kolejnych niespodzianek. Także naszym celem będzie na pewno awans do ósemki. Bardzo dziękuję panie trenerze. Czy macie państwo pytania do naszego gościa? Andrzej Ostrowski, bardzo proszę. Co pan trener sądzi o kartce dla Brambuena, co spowodowało, że grał już o wiele ostrożniej, nie był tak pewny? To znaczy, no, przede wszystkim Alex jest zawodnikiem, który wraca po powiedzmy ciężkiej kontuzji. Nie jest tak do końca jeszcze moim zdaniem przygotowany na taki odpowiedni rytm meczowy, na takim odpowiednim poziomie motorycznym, ale kłopoty kadrowe sprawiły, że Alex w tym momencie występuje. No myślę, że przede wszystkim taka kartka trochę z jego strony, chciał tam powiedzmy z całym doświadczeniem, cwaniactwem troszkę zyskać w pewnej sytuacji, nie dał się sędzie oszukać. Ja przede wszystkim oceniam Alexa z tej perspektywy właśnie, że gra po kontuzji, na pewno może mu czegoś brakować, ale na pewno na tyle, ile mógł i na tyle jest przygotowany na ten moment, dał z siebie wszystko. Nie wiadomo, co autor miał na myśli, mówię o tym zagraniu. No to jest sytuacja boiskowa. Sytuacja boiskowa polega na tym, że czasami tak Śląsk na przykład w końcówce meczu był out, był rzut rożny, piłkarze Śląska opóźniali to wszystko, żeby zyskać sekundy. Alex w danej sytuacji miał daleki powrót na swoją pozycję, w ten sposób chciał trochę taktycznie zadziałać i tyle. Także no, jak patrzymy na Śląsk, to cwaniactwo było widać w końcówce meczu i tyle.